W dzisiejszym odcinku dostaliśmy nową aktualizację Fortnite. Między innymi dostaliśmy pierwsze informacje na temat Halloween Fortnite, informacje na temat eventu, który nadchodzi już wkrótce, oraz wiele, wiele więcej. Ale widzowie, zanim przejdziemy do odcinka z aktualizacji, oglądajcie dzisiaj do samego końca, ponieważ mamy zapowiedź eventu i tak dalej. Ale słuchajcie, zanim do tego przejdziemy, mam oczywiście dla was coś przygotowane. I dokładnie to, co teraz widzicie za moją kamerką, jest to nowy pakiet levelowy. Kosztuje on dokładnie 1200 V-dolców i pod dzisiejszym odcinkiem możecie zgarnąć dokładnie taką paczkę z takimi skinami, które tutaj widzicie. I na pewno zastanawiacie się, co trzeba zrobić. Także ja wam podaję teraz trzy rzeczy, które musicie wykonać. Po pierwsze, zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem, zasubskrybujcie ten kanał, czyli kanał Rafa Plus, z dzwoneczkiem, żeby być też na bieżąco ze wszystkim, co będzie się działo, a od razu wam mówię, będzie się działo bardzo dużo. No i widzowie, oczywiście po trzecie, upewnijcie się, czy macie wpisany kod Rafa to ja w sklepie. Z góry wam bardzo dziękuję, no i co najważniejsze, zgłoście się w komentarzu, napiszcie tam swój nick, ponieważ to właśnie z tych komentarzy będę losować, a wyniki oczywiście znajdziecie na Discordzie, który jest w opisie, więc dołączcie tam koniecznie. I teraz zobaczmy sobie ten pakiet nowych skinów, w sensie dokładnie jest to chyba jeden skin. Aha, bo tam jest styl. Zobaczcie, tak wygląda, oczywiście to nie jest plecak do tego skina. Plecak, czekajcie, plecak to będzie ten. Ale pierwsze co, to właśnie zobaczmy na tego skina. Wygląda on dokładnie tak. Oczywiście nie patrzcie na ten plecak, bo plecak mam od pakietu, który wam zaraz również pokażę. Także tak wygląda pierwszy styl i fajnie by było zobaczyć ten drugi. A ten drugi czekajcie, bo ten drugi to nam przeskakuje. Ten drugi to... A, nie. Nie da się drugiego obrócić. No tak wygląda druga opcja, jak przechodzę tutaj, to mi się to zmienia. Nie wiem dlaczego, ale tak to wszystko wygląda. Tak wygląda Lego wersja, tak wygląda plecak, tak wygląda katana, w sensie zbierak. No i oczywiście mamy paczkę z levelami. Także no to jest fajny pakiet, 1200, nie aż tak dużo. Dajcie znaka w komentarzu, co o tym myślicie. I słuchajcie widzowie, jako że mamy 1 października, okazuje się, że mamy nowego skina, jeśli chodzi o te skiny, które tam dostajemy z subskrypcji. Jeśli zastanawialiście się, jaki skinek jest w tym miesiącu, to teraz możecie zobaczyć właśnie tego skina, którego ja tutaj mam. Mam do niego ubrany cały zestaw, czyli kilo w plecach i tak dalej. I na pewno zastanawiacie się, dlaczego lecę w tamtą stronę, ponieważ, słuchajcie, już niedługo dostajemy aktualizację Halloween i już mamy pierwsze informacje na temat aktualizacji Halloween. Mamy pierwsze informacje o evencie, który nadchodzi. I co ciekawe, będą dwa eventy, ale zaraz do tego przejdziemy. No i słuchajcie, ogólnie sprawdzimy sobie jeszcze jedną bardzo ważną lokację, czyli zamek doktora Dooma, ponieważ tam powinniśmy dostać tą zapowiedź pewnej kolaboracji. Jeśli oglądacie odcinki na głównym moim kanale, czyli na Rafa, powinniście wiedzieć, że tam jest taki telewizor i podobno jest tam jakaś zmiana. Ale słuchajcie, odpowiedzmy sobie najpierw na pytanie, dlaczego jesteśmy tutaj. Ta lokacja, według tego zdjęcia, które wam się tutaj teraz pokazuje, ta lokacja ma zostać zmieniona. Tylko teraz pytanie, czy ona zostanie zmieniona przed 15, ponieważ kolejna aktualizacja będzie 15, czy po 15, ponieważ niektóre rzeczy mamy dodane do gry, ale nie są one aktywowane, na przykład skiny, ale jeśli chodzi o lokacje, no to tego jestem nie do końca pewien, więc jeśli chodzi o lokację Halloween, podobno ta lokacja ma się mocno zmienić, ale nie wiem, czy to jest jedyna lokacja, ale wydaje mi się, że no na pewno to co mamy tutaj, zmieni się w taki Halloweenowy styl. I widzowie, przepraszam was, że mam taki dziwny głos, ale jestem chory niestety. No i musicie mi dzisiaj wybaczyć, że no, ten odcinek jest taki trochę inny niż zawsze. Jako że strefa zaczyna już iść, to przejdziemy sobie właśnie na zamek Dooma. Ponieważ właśnie na tym zamku mamy ten telewizor. Ja wiem, gdzie on tam dokładnie jest, więc zaraz go sobie sprawdzimy. Jeśli widzowie zastanawiacie się, czy coś w ogóle zostało dodane do gry, jeśli chodzi o przedmioty, bronie i tak dalej, ja cały czas śledzę Twittera, bo ja to nagrywam oczywiście od razu po odpaleniu serwerów, więc jeśli tylko coś się pojawi, jakaś informacja, to będę wam tutaj wrzucać, więc oglądajcie ten film dzisiaj do samego końca, a zaraz pogadamy sobie o evencie. Ogólnie jeśli chodzi o aktualizację Halloween, ponieważ o tym sobie teraz porozmawiamy, no, powiem wam, że szykuje się to nieźle. Dlaczego? Dlatego, że mamy dostać jakiś dedykowany przedmiot w kolaboracji, w którym będzie to rower, który podobno będziemy wypuszczać ten rower. Ten rower będzie jechać do naszego przeciwnika
i będzie obok niego wybuchać. Nie wiem, jak oni chcą to zrobić dokładnie, w sensie nie wiem, jak to dokładnie będzie wyglądać, ale patrząc pod tą kolaborację, co mieliśmy ze statkiem, no to wtedy ten statek, ten z Piratów z Karaibów wydawał się mega zepsuty i w końcu aż taki zepsuty nie był, ale ten nowy halloweenowy przedmiot, który nadchodzi, również się taki wydaje, że będzie zepsuty, ale słuchajcie, przejdźmy teraz tutaj. Podobno na tym telewizorze powinniśmy już widzieć kolaborację dokładnie z tym skinem, którego tutaj widzicie. Ogólnie on jest na tej grafice, którą wam wcześniej tutaj też pokazywałem, ale wygląda na to, że chyba nie jest jeszcze to aktywowane, więc jak tylko się zaktywuje, no to również dla was to nagram. Oczywiście, no o tym już wszyscy wiedzą, ale na tą chwilę, no w tym telewizorze jak nic nie było, on jedynie się włączył, to tak nic nie ma nadal. Jak wiecie, zdarzają się takie aktualizacje, w których Epic nie dodaje dosłownie niczego. Jest to spowodowane tym, że zazwyczaj te aktualizacje za kolejne 2 tygodnie są mega, mega mocne, ale okazuje się, że ten update nie jest taki zły, dlatego że mamy zapowiedź eventu, który, no zaraz wam powiem, kiedy dokładnie będzie, ponieważ mamy timer. Jeśli chodzi o event, który nadchodzi, ma w nim uczestniczyć Dr. Doom, ale zaraz sobie przejdziemy właśnie do omówienia eventu. Pierwsze, do czego przejdziemy, zanim omówimy właśnie ten timer, ponieważ timer jest zaraz obok mnie, będą to zmiany na mapie i pewnie się zdziwicie, ale zmianę widać dokładnie tutaj. Możecie napisać w komentarzu, czy już widzicie, o co chodzi. Słuchajcie, zmiana, która jest, jest to nowa, ja bym to nazwał, no dobra, nie będę sobie śmieszkować tutaj z tego, mamy totalnie dużą zmianę na mapie, ponieważ okazuje się, że pewna rzeka tutaj, no jak widać, nie ma wody. Ta rzeka po prostu wyschła i co ciekawe, ja już parę miesięcy temu mówiłem, że punkt zerowy wysycha, no nie? Dokładnie tutaj mieliśmy pierwsze informacje. Ja to też wam podawałem, że punkt zerowy wysycha, w sensie tam, gdzie jest punkt zerowy, no to nie ma wody i tak dalej. Później dostaliśmy kolaborację bodajże z piratami i dużo osób myślało, że a, to pewnie dlatego, że piraci z Karaibów, żeby tam zrobić jakąś lokację, a jednak okazało się, że nie do końca. To, co idzie od środka mapy, czyli ta rzeka tutaj, wyschła, a ta rzeka, która idzie tutaj gdzieś ze źródła, dalej sobie leci. Więc tutaj pokażę wam jeszcze, jak wygląda to dokładnie z góry i wygląda to w ten sposób, także to jest, no można powiedzieć, jedyna zmiana na mapie, chociaż nie do końca, ponieważ mamy dodany jeszcze licznik eventowy w grze. Ogólnie postanowiłem, że pokażę wam tą zmianę od góry mapy, także startuje jeszcze jeden mecz i słuchajcie, sprawa wygląda tak, że ta rzeka jest wyschnięta tutaj oraz nie mamy również wody w tym miejscu, ale co ciekawe, tutaj jest. Czekajcie, zaraz musimy to sprawdzić i oczywiście przejdziemy, widzowie, do licznika, do eventu, który właśnie nadchodzi i to już wkrótce, jest tam podana data, więc już tam spadamy. I słuchajcie, jak widać, na środku oczywiście zawsze mamy punkt zerowy. Na środku nie ma wody. Punkt zerowy ma być zawarty w evencie i to ma być jeden z 2 eventów. Mamy dostać 2 eventy w tym sezonie. Oczywiście jeden to będzie pewnie taki dużo mniejszy event, ten, który dostaniemy teraz, ale podobno nie do końca, ponieważ ten event ma również zawierać jakieś filmiki w sobie, więc no jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać. Jak widzicie, również tutaj ten środek mapy nie ma wody, ale co ciekawe, tu już ta woda jest, ona nie powinna się tu rozlać czasami. Także widzowie, no wygląda to w ten sposób, tutaj normalnie sobie woda leci, tu nie ma dosłownie niczego, no i prawdopodobnie punkt zerowy, tak mi się przynajmniej wydaje, zostanie odsłonięty, a kiedy zostanie odsłonięty, już lecę do licznika i już wam to pokazuję. Jeszcze jak biegniemy w tamtą stronę, gdy kliknę sobie escape i kliknę sobie tutaj, to okazuje się, że Fortnite wprowadził tryb uśpienia i tryb uśpienia polega na tym, że wycisza nam się właśnie czat głosowy i ogólnie gierka, że nie wiem, czy ja stoję tam w miejscu, czy nie. Tak, stanąłem w miejscu, tylko jestem ciekaw, czy ktoś mnie może teraz wyeliminować. To będzie dobre do mitów. Jak macie jakieś pomysły na mity, możecie dać znać. Ale dobra, widzowie, przejdźmy sobie dalej i przejdźmy sobie nareszcie do eventu, który nadchodzi. Jak pamiętacie, mieliśmy tutaj jeden taki, ten, nie wiem jak to nazwać, w sumie taki ekran, może tak to nazwijmy. Jedno takie coś marvelowe stało w tym miejscu, a teraz się okazuje, że mamy tak. 1, 2, 3, 4, 5. Ja mam taką teorię. Fajnie by było, jak ona by się sprawdziła. Gdybyśmy tu dostali Stark Industry dokładnie w tym miejscu, tylko w halloweenowej wersji, tak jak to było z Midasem.
To mieliśmy agencję Midasa, jak Midas ta jakby powstał z martwych. Mieliśmy tego zombie Midasa, pewnie pamiętacie, tego fioletowego. I fajnie jakbyśmy tutaj dostali w tym miejscu, wiecie, ten wielki okrąg, ale w stylu halloweenowym. Wydaje mi się, że mógłby to zrobić Epic, ale czy zrobi, nie wiem. I słuchajcie, przejdźmy sobie oczywiście teraz do najważniejszej rzeczy, czyli do licznika. Jak widzicie, event mamy za 4 dni, 7 godzin, 22 minuty. W evencie mamy mieć doktora Dooma na liczniku i ogólnie ma on brać w tym udział. Punkt zerowy. To jest pierwszy event i on jest już za 4 dni. Co się wydarzy dalej? To jest dobre pytanie, czy tutaj dostaniemy od razu jakąś być może lokację, jakieś zmiany? Nie mam zielonego pojęcia, ale drugi event ma być na sam koniec tego sezonu. I jedni mówią, że to ma być właśnie na koniec tego sezonu, drudzy mówią, że to ma być na koniec sezonu OG, który będzie w listopadzie, ale mi się bardziej wydaje, że to będzie na koniec tego sezonu i mamy dostać coś podobnego jak czarna dziura. Ale no widzowie, jest bardzo dużo takich informacji, które być może się wydarzą, być może nie. Jedno jest pewne, event, który nadchodzi, jest za 4 dni i ten jeden event jest na pewno potwierdzony, który tutaj widzicie. I ja na koniec wam powiem tyle, jeśli chcecie być na bieżąco z tym wszystkim, co będzie się działo, jakie będą zmiany i tak dalej, to wszystko na kanale Rafa Plus, więc subskrybujcie kanał z dzwonkiem, wpisujcie kod Rafa to ja, zostawiajcie łapkę w górę, zgłaszajcie się do pakietu, wbijajcie na Discorda i koniecznie oczywiście wbijajcie na moją mapę Red vs Blue.